Dzień dobry, ryby. Zapraszam Was do ostatniego filmu z serii trzech, które przygotowałam na czerwiec w ostatnim czasie. Mianowicie sprawdzimy energię w zakresie Waszych emocji i tego, co wewnątrz Was na czerwiec właśnie. Wam się, kurczę, często pojawia, słuchajcie, karta kochanków ostatnio. Tak o tym myślę. Jakieś wybory takie ważne. Słuchajcie, na spodzie talii macie kartę, tutaj Wam ją przybliżę, dziewięciu mieczy. Karta dziewięciu mieczy w tej talii oznacza pewnego rodzaju niepokój w Was być może. Jakieś iluzje, jakieś tymczasowe stresy. Natomiast jest to tylko wytwór waszej głowy, waszej wyobraźni. To jest iluzja, tak jak powiedziałam. To są stresy. Może jakby bezsenne noce związane z tym, że wyobrażacie sobie, straszycie niepotrzebne rzeczy, sytuacje, straszycie się siebie, straszycie się sami siebie, straszycie, o Jezu, masło maślane, straszycie się po prostu wewnętrznie, tak? Niepotrzebnie. To jest jakby... To jest wytwór waszej wyobraźni, iluzja. Nie wiem, co powoduje tę sytuację, natomiast niewątpliwie możecie być zestresowane. A możecie być zestresowane na przykład dlatego, że tak jak wspomniałam, często ostatnio w waszych rozkładach pojawia się karta kochanków. I tutaj znów mamy kartę kochanków. I to jest... To jest... na konieczność dokonania jakiegoś świadomego wyboru, tak? Trzeba kierować się sercem, żeby dokonać właściwego dla siebie wyboru. I może to Was tak stresuje, że nie możecie już dłużej czegoś odwlekać. Po prostu. To może Was martwi, to może powodować, że jesteście nadmiernie pobudzone w tym negatywnym znaczeniu, że po prostu nakręcacie się wewnętrznie, tworząc najbardziej czarne scenariusze. Musicie, nic nie musicie, tak? Ale energia jest taka, że być może staniecie przed sytuacją, w której będziecie musiały dokonać jakiegoś wyboru. I lekcja tej karty podpowiada, żeby kierować się sercem. Żeby kierować się sercem i ostrożnie, kierować się intuicją, ostrożnie sobie tam jakby wszystko no nie powiem przemyśleć, tak, ale zachować troszkę, kierować się sercem i zachować troszkę zdrowego rozsądku. Tak bym to określiła. Widzicie, i kierować się właśnie intuicją, sercem własnym. No coś będzie się działo dla Was, ryby, takiego emocjonalnego w czerwcu, co być może Was troszkę zestresuje. Jesteście bardzo intuicyjne, więc te karty dwie tutaj no nakłaniają Was do tego, żebyście odnaleźli siebie w tej sytuacji. Bo Wy intuicyjnie bardzo ładnie wyczuwacie, co jest dla Was dobre, co jest dla Was złe, tak? Potraficie kierować się swoim własnym instynktem. Tak myślę o tym. Nie myślcie za dużo, tylko nie stresujcie się na zapas, tylko po prostu starajcie się posłuchać swojego wewnętrznego ja, swojego serca. Myślę, że to wyjdzie Wam najlepiej. Myślę, że znajdziecie jakieś rozwiązanie, znajdziecie jakby wyjście z sytuacji. No znajdziecie jakby wewnętrzną drogę, tę, która Wam jakby pomoże wybrnąć z impasu, w którym niewątpliwie jesteście tutaj w karcie dziewiątki mieczy. Widzicie, jak posłuchacie siebie samych, nie jest warunek, tak, ale do tego ta energia tutaj nas nakłania, żeby jednak kierować się sercem, pasją i własną intuicją, tym, co jest dobre, uczciwe, to tutaj mamy takie energetyczne przesłanie celebracji jakiejś, na przykład, dobrej wiadomości,
że to troszkę od nas zależy, jak będą nas postrzegać inni ludzie i czy mamy ochotę się z kimś sprzymierzyć, czy nie. Tak? Więc myślę sobie, że jeśli w waszym sercu jest taka chęć do tego, żeby nie wiem, być z kimś konkretnym, sprzymierzyć się z kimś konkretnym, że jakby wiecie, że to jest ta właśnie ta konkretna osoba, no to, to jakby tutaj ta energia tych kart mówi, żeby tym sercem się kierować, tym instynktem własnym się kierować, tak? Żeby po prostu nie martwić się na zapas, starać się nie stresować, nie przewidywać najgorszego, tylko posłuchać tego, co mamy, co ma do powiedzenia nam nasze wewnętrzne ja. Dokonać wyboru zgodnego z tym, co czujemy w naszym sercu, co jest spójne z nami, z naszą intuicją. Ponieważ to my sami tak naprawdę kształtujemy tę rzeczywistość i my sami decydujemy, również używając właśnie serca, tak, i tego, co podpowiada nam wnętrze, z kim chcemy się sprzymierzać, z kim chcemy spędzać czas, tak, jakby z kim chcemy jakby prywatnie być, na przykład. No taki miesiąc, powiem wam szczerze, jednoznaczny tutaj, tak, jednoznaczny tutaj, bo tutaj jakby wszystko jest jasne. Serce, intuicja, wybory, tak, natomiast no, może was to kosztować trochę stresu. I może was to kosztować trochę takich bezsennych nocy i zamartwiania się. Czego wam nie życzę, ale jak sobie na to patrzę, to być może dojdziecie do tego, że czarnowictwo niczemu nie służy i trzeba w końcu spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, posłuchać intuicji własnego serca, być uczciwym wobec siebie i to doprowadzi was do fajnej energii, takiej już bardziej ognistej, radosnej, celebracji, spędzenia fajnego czasu z ludźmi, z którymi chcemy być. O. Tak określę. Wszystkiego dobrego, ryby. Trzymam za was kciuki i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.